Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Dzisiaj nie lada gratka, dlatego że przed nami Jackson. Jest to sygnatura Miszy z Periphery, czyli Mistrza Dientu, a jest to opcja sześciostrunowej gitary właśnie do takiej stylistyki idealnej. Sam kształt jest to pomysł Miszy, jak ogólnie tutaj wszelkiego rodzaju rozwiązania, które w tej gitarze są. Mamy tutaj korpus, który wykonany jest z lipy i jest on polakierowany w takiej satynie czarnej, ale to w dotyku jest jakby była pokryta plastikiem. Świetnie to, świetne uczucie, chociaż gitara brzmi naprawdę wybitnie dobrze. Mamy tutaj gryf wykonany z klonu pieczonego, bardzo ładnie się to prezentuje i mamy podstrunnicę również z klonu pieczonego. Ale co jest ciekawe, radius tej gitarze to 20, czyli jest tu niemal lotnisko, jest prawie płasko. Prawie jak w gitarze klasycznej. Układ kluczy blokowanych 3x3. Tak, są to klucze blokowane. Mamy tutaj przetworniki MM1, czyli od pana Miszy. Więc mamy tutaj MM1, oba przetworniki. Pięciopozycyjny przełącznik. Dodatkowo było tu gdzieś, tak, rozpinanie cewek, byłem pewny. Potencjometry są wpuszczone fajnie w deskę. Mamy dwa potencjometry, volume i tone. Standardowy most, stały, także nie będzie żadnych problemów. Struny przez korpus. Genialne dojście do wysokich progów i świetnie zaokrąglony tutaj ten temat tego kopyta, w które wchodzi gryf. Mamy wrażenie, kiedy trzymamy to w rękach, że to nie jest gryf przykręcany. Takie tu jest odczucie. Niesamowicie grywalny instrument o bardzo dużych możliwościach. Sama konstrukcja jest mega prosta, ale mega grywalna. Posłuchajcie, jak brzmi ta gitara. Link do produktu macie pod spodem. Ja się z wami żegnam. Wchodźcie na guitarcenter.pl i zostawcie suba, jeżeli podoba wam się to, co robimy. Trzymajcie się. Cześć! We'll be right back.